Są takie powieści, które działają na emocje, działają na wyobraźnię. Bez względu na nasz kolor skóry, bez względu na nasze pochodzenie, bez względu na poglądy polityczne. I dzisiaj, kochani, mam właśnie dla Was taką powieść. A co najbardziej przerażające, została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, leniwy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Miedziaki Colsona Whiteheada to siódma już powieść nagradzanego Pulitzerem amerykańskiego pisarza. To również jest wielkobukowy patronat od wydawnictwa Albatros. Opowieść prosta i dosadna, pokazująca najmroczniejszą część amerykańskiej historii. Tej opowieści długo nie zapomnicie. Lata 60. XX wieku, Tallahassee na Florydzie. Nastoletni Elwood Curtis mieszka w domu z ukochaną babcią. Pracuje, uczy się, unika kłopotów, jego idolem jest Martin Luther King, a w przyszłości chciałby iść na studia jako pierwszy czarnoskóry chłopak w swojej dzielnicy, w swoim sąsiedztwie. Jednak w dniu wyjazdu na uczelnię Elwood wpada w tarapaty, zostaje aresztowany, a sąd skazuje go na pobyt w zakładzie poprawczym zwanym Miedziakiem. A stamtąd nie ma ucieczki, są miesiące odsiadki, ciężkiej pracy i niepojętych zasad. Tym miejscem rządzą przemoc i strach, a nadzieja ulatnia się z każdym kolejnym dniem. To, że do jej napisania Colsona Whiteheada zainspirowały prawdziwe wydarzenia, prawdziwa placówka, ośrodek poprawczy dla chłopców na Florydzie, czyli Dozier School for Boys. Ta prawdziwa historia, podobnie jak fikcyjna historia opisana w Miedziakach, zaczyna się na wykopaliskach archeologicznych, kiedy zostaje odnaleziony nieoznakowany cmentarz, a na nim odkryto makabryczne znalezisko, czyli szczątki nastoletnich skazańców, nastoletnich chłopców, którzy nigdy tej szkoły po prostu nie opuścili. Powieściowa Nickel Academy, czyli ten miedziak, jest lustrzanym odbiciem Dozier School for Boys. Również tam stosowano skrajną przemoc, stosowano tortury i po prostu była to szkoła pełna okrucieństwa. Tak naprawdę to wcale nie była po prostu szkoła. Wyobraźcie sobie, że tę prawdziwą placówkę zamknięto dopiero w 2011 roku. To właśnie wtedy dokonano tego makabrycznego odkrycia. Wyobraźcie sobie, że przez lata nikt nie słuchał tych, którym udało się stamtąd wyjść, nikt nie chciał słuchać ich wspomnień, a opinia publiczna po prostu odwracała oczy. To, co moim zdaniem jest również tutaj istotne, to fakt, że zarówno fikcyjny Miedziak, jak i Dozier School for Boys była szkołą, a raczej zakładem poprawczym zarówno dla chłopców czarnoskórych, jak i dla chłopców białych. Możecie sobie jedynie wyobrazić, co ci chłopcy musieli przeżyć, jakie tortury musieli znosić. Colson Whitehead, no trochę popuszcza wodze wyobraźni i pokazuje, jak to po prostu mogło być. Mam dla Was taki przerażający fragment. Zdolność do cierpienia. Życie Elwooda, wszystkich miedziaków, sprowadzało się do tej zdolności. Była ich powietrzem, pożywieniem, snem. W przeciwnym razie by zginęli. Pobicia, gwałty, nieubłagane ścieranie na miazgę. Wytrzymywali. Colson Whitehead jako pisarz w ogóle znany jest z tego, że tworzy fikcyjne realia, tak by w ich strukturach móc snuć opowieści o tej najmroczniejszej stronie amerykańskiej historii. Tak było w Kolei Podziemnej, nie wiem czy pamiętacie, i tak jest w Miedziakach, dlatego że czytelnik tutaj cały czas balansuje pomiędzy fikcją literacką a prawdą. Z narastającym przerażeniem ze strony na stronę obserwujemy, jak człowiek mógł daleko się posunąć przeciwko drugiemu człowiekowi. Jakim potworem mógł się stać, gdy nikt nie patrzy? Gdy oscyluje się na marginesie społeczeństwa i z marginesem się zadaje? Kiedy prawo jest płynne? Jak daleko mógł się posunąć w swoim obrzydliwstwie. Ta książka pokazuje również, jak w tym niedoskonałym systemie pojawiają się zwyrodniałe jednostki i one jakby kontynuują wręcz swoją tradycję. Tak było w prawdziwym Miedziaku, w prawdziwej szkole, czyli w Dozier School for Boys, jak i w tym fikcyjnym. To jest coś przerażającego, dlatego że były przecież przesłanki. Ludzie słyszeli, co tam się dzieje, mijały całe dziesięciolecia i nic się nie zmieniało. Colson Whitehead po prostu zabiera nas do jądra ciemności, ale nie myślcie, że ta powieść w jakiś sposób jest przerysowana czy przesadzona. Nie, co to to nie. Ta książka pokazuje również pewien wycinek rzeczywistości, pewien kawałek historii, która już się przecież wydarzyła, ale równie dobrze może gdzieś się wciąż toczyć. Ale pokazuje również taki wycinek rzeczywistości alegorycznej, tak to nazwijmy. To znaczy takiej, która
ponad tą historią trafia do każdego, tak jak już wspomniałam na wstępie. Powiem Wam, że Miedziaki czyta się z zapartym tchem. Nie można się oderwać, tak troszeczkę wbrew sobie, dlatego że my przecież domyślamy się, dokąd to wszystko zmierza. Już sam początek nam pokazuje, w jakim kierunku Miedziaki pójdą. A mimo wszystko czytamy, czytamy i po prostu wpadamy coraz głębiej w tę opowieść. I powiem Wam tak, o ile kolej podziemna z tą ożywioną metaforą kolei nie do końca tak do mnie przemówiła te kilka lat temu, to Miedziaki pokochałam od pierwszej strony, od pierwszej chwili. Tę powieść, powiem Wam, stawiam pośród tych najważniejszych, dotykającej najmroczniejszej strony amerykańskiej historii. Stawiam ją pośród Śpiewajcie z prochów, śpiewajcie, Jasmine Ward. Stawiam ją pomiędzy Umiłowaną Toni Morrison, a także pomiędzy Sekretnym życiem pszczół Sumong Kid. A teraz razem z wydawnictwem Albatros zapraszam Was na konkurs patronacki. Mam dla Was jeden egzemplarz Miedziaków do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: polećcie mi w komentarzach pod filmem Waszą ulubioną amerykańską powieść. Możecie meandrować pomiędzy gatunkami, nie ma żadnego ograniczenia gatunkowego, po prostu polećcie mi swoją ukochaną amerykańską powieść. O! Konkurs trwa do końca listopada, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. To jest prawdziwy zaszczyt móc patronować właśnie takim powieściom jak Miedziaki. One jakby przekraczają pewne granice, właśnie takie historie. Tym bardziej, że mówimy tutaj o historii zawieszonej pomiędzy trochę fikcją a prawdą, pomiędzy tą historią, którą właśnie poznaliśmy, a pomiędzy fikcyjną opowieścią. To jest coś niesamowitego i tutaj Colson Whitehead zrobił kawał doskonałej roboty. Serdecznie Wam polecam, po więcej również zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to nie zapomnijcie zajrzeć do filmiku Książki na jesień i trochę się zainspirować. 10 wyjątkowych tytułów wybranych właśnie dla Was. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam tylko nadzieję, że Wam się spodoba. No a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!